Pruszczu Gdańskim przy ulicy Obrońców Westerplatte 5 otwarto Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu Przyszłość bez barier – Integracja w powiecie gdańskim. Nowo powstała jednostka pomoże mieszkańcom powrócić na rynek pracy. Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim obejmuje teren całego powiatu gdańskiego. W ramach współpracy z gminami i z miastem to tutaj będą kierowane osoby, które mają problemy, które chcą sobie pomóc, a boją się. Są fachowcy, którzy postarają się pomóc. Oczywiście człowiek, któremu ten ośrodek będzie chciał pomóc, musi sam chcieć sobie pomóc. Przede wszystkim, to jest zasadnicze. Ale to tutaj, dzięki pomocy psychologicznej oraz dzięki pomocy innych fachowców, ten człowiek będzie mógł wrócić do społeczeństwa, a przede wszystkim będzie mógł inwestować od nowa w siebie. I to jest najważniejsze. Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim zarządzane jest przez bardzo doświadczone Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Jego prezes widzi jednak sporo nowych wyzwań. Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta koło Gdańskie prowadziło przed otwarciem tego CIS-u 3 CIS-y w Trójmieście, w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. I tak naprawdę doświadczenia, jakie pozyskaliśmy, przekładamy w tej chwili na CIS w Pruszczu Gdańskim. Oczywiście ten Pruszcz jest trochę inny niż cała reszta, ze względu na to, że obejmuje cały powiat, dość rozległy terenowo. Mam nadzieję, że wspólnie z gminami, ze starostwem damy radę pod kątem aktywizacji całego powiatu. W stworzenie pruszczańskiego CIS-u bardzo zaangażowany był poprzedni starosta, który zwraca uwagę na świetną lokalizację nowo powstałej jednostki. Co ciekawe, początkowo plan zakładał zupełnie inne miejsce. Miała być to szkoła w Rusocinie, w byłych obiektach kuchni, ale jak się okazało, byłoby to ze szkodą dla działalności szkoły. I tu nagle przedstawiciel stowarzyszenia przyszedł, mówi, że w Torelu, gdzieś tu na Westerplatte, jest budynek, który chcą wynająć. Sprzedać w zasadzie, ale wynająć też. Świetna lokalizacja, bo osobne wejście, osobny ogródek. Ulica Westerplatte jest dobrze położona, czyli skomunikowana. No idealny budynek. Na każdego, kto zgłosi się do Centrum Integracji Społecznej, czekają godziny pożytecznych zajęć. Nasz uczestnik będzie mógł u nas otrzymać wsparcie w reintegracji zawodowej, czyli przychodząc do nas, będzie kierowany na warsztat zawodowy i przez 4 dni w tygodniu będzie w takim warsztacie uczestniczył, 6 godzin dziennie. I na takim warsztacie będzie zdobywał nowe umiejętności, nowe kwalifikacje. I jeden dzień w tygodniu będzie przeznaczony na taką reintegrację społeczną. W tym dniu będą odbywały się zajęcia z psychologiem, z doradcą zawodowym, z pracownikiem socjalnym. Oferujemy naszym uczestnikom wsparcie w tej reintegracji i zawodowej, i społecznej, bo uważamy, że te dwa składniki są niezbędne, żeby taki człowiek mógł powrócić na otwarty rynek pracy. Dlatego warto zrobić ten pierwszy, często najważniejszy krok ku lepszej przyszłości. Na warsztaty można się zgłosić bezpośrednio poprzez Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim lub odwiedzając swój gminny ośrodek pomocy społecznej. Polecamy również zobaczyć szkoła w Warczu z nowym, nowoczesnym skrzydłem oraz inauguracja roku akademickiego filii Wyższej Szkoły Agrobiznesu. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.